Dzień dobry. Dziś zademonstruję Państwu, jak naprawiamy aerografy. Jak widzicie, pudełko nie wygląda najlepiej. Zobaczmy, jak wygląda aerograf w środku. Kilka części. Aerograf Evolution, Silverline. Mocno zachlapany farbą. Do tego dodatkowy zestaw dyszy. Zbiorniczek. Wszystko musimy przejrzeć. Pudełko zalane farbą. Zajmiemy się nim później. Teraz przystąpię do rozebrania go na części pierwsze. Przyspieszę nieco ten proces. W międzyczasie zwróćcie uwagę na powłokę chromową tego urządzenia. Wskazuje ona na to, że był wiele razy moczony w nieodpowiednim rozpuszczalniku, prawdopodobnie acetonie. Po odkręceniu zaworu okazało się, że uszczelka przykleiła się do korpusu aerografu. Wyciągam ją delikatnie, ale i tak później wymienię ją na nową. Zazwyczaj uszczelki po takim serwisie wymieniamy na nowe. Śruba zaworka dosyć mocno skręcona. Widać, że był dosyć intensywnie używany. Trzpień, o, teraz złapał ostrość. Jest mocno starty. Prawdopodobnie też trzeba będzie wymienić go na nowy. Ciągamy go delikatnie. Wypycham śrubokrętem. Tu mamy taką małą sprężynkę. Sprawdzam jej stan. Wygląda na dobrą. Zobaczmy teraz, jak wygląda korpus. W środku uszczelka mocno zaklejona farbą. Kanał powietrzny wygląda na drożny, ale to okaże się później. Uszczelkę wewnętrzną spróbuję odkręcić, choć bywa, że po tak zalanym aerografie farbą się to nie udaje, więc robimy to później po odmoczeniu. Tutaj odkręciła się bez problemu. Wypycham starą uszczelkę. Ona po takim odkręceniu zawsze powinna być wymieniana na nową. Stan śrubki był w porządku. Teraz wrzucam wszystkie elementy metalowe do rozpuszczalnika uniwersalnego do mycia aerografów. Po kolei wszystkie elementy, oczywiście bez uszczelek. Sprawdzam stan dyszy i korpusu. Widać dosyć długą i intensywną eksploatację. Nie będę tego moczył, tym bardziej, że tutaj mamy uszkodzenie mechaniczne. Te elementy wymienimy na nowe. Rozkręcam rękojeść. Zbiorniczek. I to wszystko. Po kilkugodzinnym moczeniu, intensywnym szorowaniu i polerowaniu wszystkich elementów wyglądają one następująco. Nie ukrywam, proces nie był łatwy, aerograf był mocno zanieczyszczony, ale w międzyczasie od klienta dowiedziałem się, że pracował on na nim kilkanaście lat i namalował nim kilkaset metrów kwadratowych różnych grafik. Będę składał w międzyczasie, a teraz pokażę Wam, jak wyglądał korpus zaraz po odmoczeniu i wyszorowaniu i po tym, jak przeprowadziłem proces polerowania. Samo składanie aerografu nieco przyspieszę. Pokazywałem to szczegółowo w innych filmach, a w międzyczasie opowiem Państwu, jak wyglądał u nas proces skorzystania z usługi serwisu aerografu, czy kompresora, czy jakiegokolwiek innego urządzenia, które sprzedajemy w naszym sklepie. Wystarczy, że wejdziecie u nas na stronę w zakładkę serwis,
Tam mamy dołączony formularz, który należy wypełnić. Oczywiście potrzebujemy Wasze dane kontaktowe, adres do wysyłki, informacje, co mamy zrobić. Nie tak jak tutaj, w tym przypadku tutaj właściciel tego sprzętu zapomniał nas poinformować w ogóle, kim jest i co mamy zrobić. Było to trudne, ponieważ musieliśmy czekać, aż się z nami skontaktuje, abyśmy wiedzieli, czy jest to sprzęt. Druga sprawa, jak wysyłacie do nas cokolwiek, to starajcie się to zapakować lepiej niż ta koperta bąbelkowa. Zdarza się, że po prostu urządzenie przychodzi do nas uszkodzone, a my nie wiemy, czy ono było uszkodzone wcześniej, czy w transporcie. Teraz szybki przeskok na test kartę. Mam tu przygotowany rozpuszczalnik, czy w sumie płyn do mycia. Sprawdzam, czy strumień jest odpowiedni, czy w ogóle podaje farbę, zanim wleję samą farbę. Proces naprawy był dosyć trudny, więc zawsze coś mogło pójść nie tak. Wszystko jest ok. Wlewam teraz farbę. Dosłownie kilka kropel. Zaraz zobaczymy, czy aerograf po naprawie będzie działał bez zarzutu. Tutaj mamy duszę 04 zamontowaną. Klient o taką prosił. Maluję głównie duże powierzchnie. Zarówno małe, jak i duże plamki są prawidłowe. Teraz sprawdzimy, czy podczas dłuższego malowania aerograf nie przerywa. Jest wszystko w porządku. Zostaje nam go tylko ponownie wyczyścić i gotowe. Zobaczcie, jak udało nam się wyczyścić opakowanie. Są jeszcze minimalne, drobne plamy po rozpuszczalniku, ale niestety tego już nie przeskoczymy. Również w środku, ale i tak wygląda niebo lepiej niż było wcześniej. Pakujemy wszystkie elementy naprawione oraz te, o które prosił klient. Stare oczywiście do zwrotu. Zarówno dysze, jak i uszczelki. I gotowe. Dziękuję za uwagę.